Cześć widzowie, cześć kochani. Witajcie na siedlisku Marcinówka. W końcu, po długim czasie, udało nam się tutaj w końcu zawitać. No, w zasadzie nie do końca nam, bo tylko mi, ale to zawsze coś. Wiem, że byliście stęsknieni, że czekaliście na odcinki stąd. No, w końcu taki odcinek się pojawi. No cóż, dopiero przyjechałem, więc chciałbym teraz szybko rozpakować samochód, włączyć jakieś ogrzewanie, zobaczymy zaraz, ile tam jest stopni w chałupie, no a później może trochę pogadamy. Zobaczmy najpierw, jaka jest temperatura. 4 stopnie ledwo. Także trzeba grzać. Już za chwilkę rozpalamy piec. No i zobaczymy, jak szybko się nagrzeje. Długo nas tutaj nie było, więc komin jest z pewnością mocno wychłodzony. No, to oznacza, że może mi się trochę nadymić przy rozpalaniu, zanim ten komin się rzeczywiście nagrzeje i złapie taki prawidłowy ciąg. No ale cóż. Trzeba to trzeba. Zaczynamy. Trochę tutaj jest jeszcze starego popiołu, ale szybko go tutaj do popielnika strząchniemy. No i układamy nowy. Rozpalamy. W kotle też już podłożone. Ogień się powoli pali. Także trzeba tylko czekać, aż się rozgrzeje. A tymczasem możemy iść na spacer. Zobaczymy, co słychać w okolicy. No zobaczcie, jak pięknie. Za tym tęskniliście, prawda? Niestety zaczął padać deszcz. Zobaczmy jeszcze tutaj. No zobaczcie, tutaj śniegu jeszcze trochę leży. Wcale się tak szybko nie rozpuścił. Może podejdziemy kawałek do lasu. Zobaczymy, co tam słychać. Niestety trochę się rozpadało, więc nie jest tak super. No ale nie jest też najgorzej. O. Tutaj śniegu nawet więcej. Ale nasze pniaki, miejsce na ognisko leży cały czas. Super. Także jest całkiem nieźle. Kochani, korzystając z tego, że jest jasno i że pogoda całkiem spoko, trochę przestał ten deszczyk padać, wyszło słońce, no to chyba trzeba nawieźć trochę drewna, żeby nie zabrakło na rozpałkę. W końcu ciepło to podstawa, jedna z najważniejszych potrzeb człowieka. No to idziemy. Idziemy do naszej drewutni i zaraz będziemy napełniać taczuszkę i do domu. Some kind of butterfly.
No to cześć, w końcu możemy sobie pogadać, znalazłem chwilę. W piecu się pali, w kuchni kaflowej się pali, no także możemy w oczekiwaniu, aż ta temperatura rzeczywiście nabierze takiej wysokości, w której można spokojnie w domu przebywać, no to my sobie porozmawiajmy. Wiem, że długo czekaliście na to, aż pojawiły się odcinki stąd, z naszego siedliska. Uwierzcie, że my też naprawdę długo na to czekaliśmy. Bardzo chcieliśmy tu przyjechać, bardzo tęskniliśmy, podejrzewam, że nawet bardziej niż wy. No ale tak nam się życie poukładało i taka jest też pogoda od dłuższego czasu, że no nie było to do końca możliwe. Jak wiecie, mamy dwójkę małych dzieci, a tutaj nie ma takiego ogrzewania, które można włączyć znacznie wcześniej. Na przykład zdalnie sobie napalić. No niestety, tu jest piec stałego ogrzewania, taki kocioł na paliwo stałe, więc trzeba samemu najpierw napalić. Zimą, gdy temperatury są ujemne, no to je w chacie robi się automatycznie znacznie chłodniej. Widzieliście zresztą zaraz po przyjeździe, pokazałem wam na termometrze, temperatura w pomieszczeniu była zaledwie 4 stopnie. No a cóż, tak jak wspomniałem, mamy dwójkę małych dzieci, których nie bardzo możemy zostawić, czy to z dziadkami, czy z jakąś opiekunką. No to się, to by się jeszcze oczywiście dało, ale Witek ma na razie zaledwie pół roku, więc ciągle jest na mleku mamy. Szczęśliwie Ola może cały czas karmić, więc no nie chcemy go zostawiać. No, na dodatek złożyło nam się dużo takich zdrowotnych kwestii. Po prostu te dzieci nam się pochorowały. Najpierw chorowała Tosia, później chorował Witek, później znowu chorowała Tosia. No i ostatnio, od dłuższego czasu, Witek też jest chory. I to jest tak chory dość poważnie, bo ma ostre zapalenie oskrzelików. Groził nam szpital, na szczęście leki pomogły, obyło się bez tego szpitala. On powoli wraca do zdrowia, ale no cóż, wciąż jest zbyt zimno i jego odporność jest wciąż za mała, żebyśmy tutaj wszyscy razem zimą przyjechali, jeśli wcześniej nie będzie porządnie napalone i jeśli on nie będzie zdrowy. Myśleliśmy, że uda nam się tutaj przyjechać wszyscy razem w tym okresie między świętami a Sylwestrem. Ja specjalnie wziąłem w tym celu urlop, no ale niestety kwestie zdrowotne spowodowały, że Ola i dzieci dalej tęsknią, żeby tu przyjechać i będą mogły nasze siedlisko, naszą Marcinówkę podziwiać na razie też tylko poprzez filmy. Filmy i zdjęcia, które im tutaj porobię. Także ja przyjechałem sam, musiałem sprawdzić, jak to wszystko wygląda, czy tutaj się nic nie zadziało, czy nie popękały żadne rury, chociaż nie spodziewałem się, żeby coś mogło się wydarzyć, ale żeby, jak to mówią, strzeżonego Pan Bóg strzeże, więc trzeba było przyjechać, napalić. No tak jak wspominałem, myślałem, że plan będzie taki, że ja przyjadę najpierw sam, dzień wcześniej, napalę, nagrzeję w domu, no i pojadę po olej, po dzieci. Ale niestety, no nie udało się, tak? Nic straconego, wszystko jeszcze przed nami. No i tak też będzie. No wiem, że tęskniliście za filmami stąd, bo to jednak zupełnie coś innego. To jest to, na co czekacie. To są te treści, dzięki którym zaczęliście nas obserwować i za które nas polubiliście. No ale tak jak mówiłem, skoro nas tutaj nie było, to nie mogliśmy też stąd nagrywać, a nie chcieliśmy was zostawiać z niczym, nie chcieliśmy robić takiej dłuższej przerwy, dlatego zdecydowaliśmy się pokazywać wam też trochę, jak wygląda to nasze miejskie życie, jak sobie radzimy na co dzień, jak Ola się opiekuje dwójką dzieci, często też właśnie, gdy są chore. No i powolutku. Chcieliśmy wam też pokazać, jak wygląda ta nasza codzienność w mieście, jak opiekujemy się tam dziećmi, jak wyglądają nasze zwykłe dni w Warszawie. No, mogliście też dzięki temu zobaczyć, jak robimy pierniczki na święta, jak ubieramy choinkę,
jak Ola przygotowuje kalendarz adwentowy. Mam nadzieję, że skorzystaliście, a jeśli jeszcze nie, to skorzystacie z tego pomysłu w przyszłym roku, bo to naprawdę doskonała zabawa dla dzieci i dorosłych również. Taki kalendarz można zrobić nie tylko dla najmłodszych, ale można też zrobić go dla swojego partnera czy partnerki. I mówię Wam, frajda jest gwarantowana. A tymczasem, no cóż, jak już tutaj jestem, no to może trochę pospacerujemy. Zobaczymy, jak wygląda siedlisko. Zobaczymy, w jakim stanie dzisiaj są rośliny po tych dużych grudniowych opadach śniegu, po pierwszych poważniejszych mrozach. Dziś pogoda, jak widzicie, jest całkiem niezła. Troszkę wcześniej padało, ale już się uspokoiło, przejaśniło. Mamy piękne, zachodzące już powoli słońce, chociaż pora dosyć wczesna. No i cóż, no i zobaczymy może też, co słychać w lesie. To taki luźniejszy odcinek, którym powracamy na Marcinówkę. Ależ tu jest pięknie. W lesie śniegu nie było, ale tutaj jest go jeszcze całkiem sporo. No i cóż, powolutku temperatura rośnie. Zobaczmy, ile jest teraz. Było 4, a jest już 12. No, to całkiem ładnie. W międzyczasie odpaliłem sobie też farelkę, która nagrzeje mi to pomieszczenie, w którym będę spał. Łóżko mam o tutaj, obok, także spokojnie wszystko będzie, cieplutko i wygodnie. Zobaczcie, w piecu się pali, w naszej kuchni kaflowej, pięknie jest, ogień jest, żar, daje to ciepło. Na dworze już coraz ciemniej, także i na mnie zaraz pora. Jeszcze muszę się spakować, ogarnąć ostatnie rzeczy, a Was zostawiam z pięknym zimowym zachodem słońca. Koniecznie zobaczcie go do końca. No i jeszcze bym zapomniał na koniec. Jeśli chcecie zobaczyć,
jak wygląda nasze warszawskie życie, nasza warszawska codzienność w Wielkim Mieście, a zwłaszcza poranek mamy z dwójką dzieci, no to koniecznie kliknijcie w ten filmik i wtedy wszystko już będzie dla Was jasne. No to co? No to hej!